chociaż go nie ma, to wiem, że jest blisko. Kradnie wspomnienia, zabiera wszystko. Patrzę mi w oczy swoim chłodnym wzrokiem. Wciąga mnie w świat swój osnutym rokiem. Nie umiem uciec z jego ciągle zimnych ramion. Oto jest siła, która pokonała mnie. W naszym powiecie, w Bielawie, w Dzierżoniowie, w Pieszycach, jak widać zresztą po występach naszych młodych artystów, jest bardzo wysoki poziom dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o śpiewanie. I doszedłem do wniosku w czasie jednej z rozmów tutaj właśnie w naszym obiekcie, że no nie ma festiwalu ogólnopolskiego na Dolnym Śląsku. Dlaczego nie ma być w Bielawie? I uznałem, że to przedsięwzięcie bardzo okazało się dobre, ale trudne, zrealizujemy tutaj, żeby podnieść po pierwsze poziom artystyczny także tych naszych śpiewających latorośli, ale też żeby pokazać, że Bielawa, Dolny Śląsk to jest piękne miejsce do spędzenia czasu. Piękne miejsce w Bielawie, u podnóża gór i w innych naszych ościennych miastach. Pieszyce, Bielawa, Piława, Niemcza. Mamy się czym też chwalić w czasie wypoczynku. Niech obejrzą te nasze piękne, naturalne walory, oprócz śpiewu. Faktem jest, że naprawdę był wysoki poziom. Mieliśmy pewną trudność z wyborem, bo ta reszta, która została nienagrodzona, często to był jakieś drobiazgi, które nie pretendowały ich do nagrody, ale ogólnie poziom był wysoki. Ale zróbmy w końcu coś głupiego. Polski. Mieliśmy ponad 230 zgłoszeń. W pierwszej fazie chcieliśmy, nawet tak zastanawialiśmy się, czy 100 się zgłosi młodych artystów. Oczekiwania nasze bardzo, bardzo zostały usatysfakcjonowane przez te zgłoszenia. 232, z tego 125 osób zakwalifikowaliśmy w kategoriach od 6 lat do 16. No i najważniejsze, prawie wszyscy przyjechali z Suwałk, z Grajewa, z Podszczecina, z Kielc, z Rzeszowa, z Łodzi, ze Śląska, z Katowic, z Zielonej Góry, z Poznania, jak Państwo widzieliście. Okazuje się, że warto to robić dla młodych ludzi. Dzisiaj było takie spotkanie od 10 rano już z dziećmi, z rodzicami, z opiekunami artystycznymi, z prowadzącymi jakieś zajęcia z tymi dziećmi. No i dowiedzieliśmy się dużo o sobie, ale nie tylko o sobie, o tym, co ich interesuje, i odpowiadaliśmy na szereg pytań. Mieliśmy wspaniałe, bardzo profesjonalne jury, pani Łobaszewska, pan Peter Zburski, pani Ptaszyńska, no i pan Szymon Widra, którego młodzież także bardzo, bardzo lubi. No właśnie o to jury miałam zapytać, jak udało się zebrać aż tak szacowne jury? Powiem trochę żartując, nie wiem jak. Poprosiliśmy, że taki festiwal się odbędzie, ogólnopolski, dolnośląska nutka, że ma na celu podwyższenie poziomu bezpośredniej konkurencji. Jak się okazuje, po rozmowie z jury, bardzo wysoki poziom był i dlatego też nasza kwalifikacja ponad 100 osób, 125, to już była wstępna selekcja i jakby pokazanie, że ten poziom jest wysoki. Zmierz wszedł cicho przez sień. Twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmierz, więc chyba już czas. Twój uśmiech mi zgasł i smutno jest wokół. Na zmierzchu otworzę cichutko drzwi.
spodziewałeś się Grand Prix? Szczerze nie, nie spodziewałem się. Myślałem, że będą niższe nagrody. Nawet myślałem, że wyróżnienie, ale nie spodziewałem się Grand Prix. To powiedz mi, co za utwór śpiewałeś i jak się przygotowywałeś go? Śpiewałem prostą piosenkę w wykonaniu Poluzjantów. To jest zespół prowadzony przez Kubę Badacha. Przygotowywałem się do niego przez bardzo krótki czas, bo ogólnie zacząłem go śpiewać przez dwa miesiące temu. A dlaczego akurat ten utwór? Spodobał mi się bardzo. Miałem na myśli jeszcze inny utwór, ale miał troszkę za mocny tekst i ten numer był taką funkcją wyjściową. Dzisiaj wiem, że wykonawcy mogli spotykać się z jurorami, rozmawiać. Też miałeś tą możliwość, rozmawiałeś z jurorami, czy cokolwiek ci mówi na temat twojego występu? Tak, troszkę rozmawiałem z każdym z jurorów i chyba było dobrze, nie wiem. Powiedz mi, skąd do nas przyjechałeś? Przyjechałem z Koszalina. Kawał drogi i byłeś taki przekonany, żeby pokonać aż taki odcinek drogi i przyjechać do Bielawy? Byłem przekonany, wiedziałem, że zyskam nowe znajomości, jakieś doświadczenie, ale nie spodziewałem się Grand Prix. Od jak dawna śpiewasz? Śpiewam od 6 lat. Moja mama jest pedagogiem wokalu. Myślisz, że jakoś swoje życie zawodowe będziesz chciał związać ze śpiewem, w ogóle ze sztuką? Na pewno tak. Będę chciał wiązać właśnie ze śpiewem, z muzyką. Ogólnie całą rodzinę mam muzyczną, więc też chcę wiązać i dalej nawiązywać z muzyką kontakt. Za oknem, jak wiemy, film, czym chodzi o mój świat. Patrzę ci w oczy i ściska mi gardło, słów mi brak. Niech się wali cały świat, wszystko koło, a ja mógłbym zostać tam. Z tobą w twoich oczach wszystko jest tak, jak nie być powinno. Życie ma smak i sens. Niech się wali cały świat, wszystko koło, a ja mógłbym zostać tam. Wśród dzieci, które wystąpiły, młodzieży, dzieci, które wystąpiły w czasie konkursu, dostrzegła pani jakieś talenty, no powiedzmy osoby, które mogą kiedyś w przyszłości naprawdę pojawić się już na stałe na scenie? No na pewno Grand Prix i te nagrodzone pierwsze, drugie miejsca, na pewno, tak jak i trzecie. Ale to jak pani zdaje sobie sprawę, to łód szczęścia, trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, spotkać odpowiednich ludzi. To wszystko musi się zegrać, zgrać tak, żeby były jakieś efekty, ale jeżeli ktoś ma silną wolę i miłość i taką wytrwałość, jeżeli nie zdradzi tej swojej miłości do śpiewania, to na pewno zobaczymy na niejednej scenie. Dzisiaj w koncercie galowym, pani redaktor, państwo widzicie, że to nie było krzty przesady. Bardzo się z tego cieszymy, dużo praca. Bardzo chcę podziękować bezpośrednio naszym sponsorom indywidualnym, którzy ufundowali nagrody, bo chcę powiedzieć, że myślę, jakimś także ważnym elementem były nagrody. Są rzeczowe, finansowe, które ufundował samorząd województwa i na w tym momencie chcę bardzo podziękować panu marszałkowi województwa dolnośląskiego, bo muszę powiedzieć, że szybko otrzymaliśmy odpowiedź, że Dolnośląska ma za patrona głównego marszałka. Oczywiście przy ogromnym wsparciu pana burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy i Wydziału Promocji Urzędu Miasta Bielawy. Rio, 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 Rio.
zainteresowanie jest ogromne i dzisiaj pytałem tych młodych artystów, bo myślę, że możemy tak mówić o naszych tutaj rodzimych, ale tych z Polski. Czy chcecie tu przyjechać? Tak, chcemy. A co wam się podoba? Bardzo wysoki poziom, mili ludzie, tak jak powiedziałem, rozpoczynając swoją wypowiedź dzisiaj, dziękując za przybycie. Gdy słyszysz śpiew, idź tam, bo tam dobrzy ludzie mieszkają. I cała Polska do nas przyjechała. Wyróżnienia w kategorii do 8 lat otrzymały Róża Felusiak, Julia Różkiewicz i Julia Kurczyńska. W kategorii 9-11 lat Milena Kacprowicz, Maja Zyskowska i Amelia Radecka. W kategorii 12-13 lat Aleksandra Brzuszkiewicz, a w kategorii 14-16 lat Wiktoria Zwolińska, Aleksandra Konieczna i Ida Szebla. W kategorii do 8 lat jury przyznało tylko pierwsze miejsce, które zdobyła Lena Ziembalska. W kategorii od 9 do 11 lat trzecie miejsce wyśpiewał Mikołaj Gajowy. Dwa równorzędne drugie miejsca zdobyły Aleksandra Kendra i Karolina Mikołajczak, a pierwsze miejsce Nela Zawadzka. W kategorii 12-13 lat trzecie miejsce jury przyznało Agnieszce Letniowskiej i Amelii Kurantowicz. Drugie miejsce zdobyła Wiktoria Muszyńska, a pierwsze Hanna Sztachańska. Natomiast w kategorii 14-16 lat trzecie miejsce przypadło Urszuli Szumskiej, drugie Julii Palmowskiej, a pierwsze Maji Sultanowskiej. Z Grand Prix z Bielawy do Koszalina wyjechał Michał Słobodzian. Brzydka ona, brzydki on, mała stacja i kiepski bar. A oni przytuleni jakoś niezwykle tak, jakby się miał utlenić nagle świat. I gdzieś w jeziorach źlenic światło na tysiąc par, czterech słońc żar. Gdzieś tu chyba zatpił los. Ona brzydka i brzydki on. A taka ładna miłość, aż nierealna wręcz, tak jakby ich spowiła też o chęć. I wszechobecna siła tchnęła najczystszy ton.